Panie Przewodniczący, zapraszam serdecznie Państwa na salę. Będziemy rozmawiać na temat druku 992 o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Szanowni Państwo, zapraszam na salę. Mamy zainteresowanie w tej chwili. Szanowni Państwo, Sinka wpłynęła zaraz do numer 5. Uprzejmie proszę o stanowisko. Przechodzimy do procedowania w sesji Rady Miasta Krakowa. Uprzejmie proszę druk nr 992 o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta Miasta Krakowa z powodu nieudzielenia absolutorium. Uprzejmie proszę pana posła Kośmiewiela o zreferowanie sprawy. Tak, mogę to zrobić szybko albo długo. Myślę, że będzie szybko. Proszę Państwa. Zgodnie z ustawą o samorządzie, ponieważ Rada w dniu 27 czerwca przyjęła uchwałę nieudzielenia absolutorium, co otrzymało Komisji Regionalnej Izby Obrachunkowa, która badała 18 lipca, 2 sierpnia wydała orzeczenie, że uznała, że uchwała nieudzielenia absolutorium została uchwalona z naruszeniem prawa, ale to naruszenie prawa miało charakter nieistotny. Mamy obowiązek zgodnie z ustawą kontynuować tą sprawę dalej. Stąd przedstawiam Państwu jako przewodniczący projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie uchwały prezydenta z powodu nieudzielenia absolutorium. Treść tego uchwały jest Państwu znana i do tej treści dołączyłem wynikającą z zgodnie z różnymi strukturami autopoprawkę, która określa terminarz, wzór karty do głosowania i harmonogram. Jednocześnie informuję Państwa, że według informacji, które pozyskałem, koszt takiego referendum wynosił do około 1 000 000 zł. Jeżeli Państwo uznają, to jestem, mogę przedstawić całą historię tych zmian, natomiast mam obowiązek, co prawda nie ma terminu tak zwanego zabitego, ale wszystkie samorządy, które nie udzieliły absolutorium już do dnia dzisiejszego, przeprowadziły w tej materii postępowanie, albo przyjmując uchwałę o przeprowadzeniu referendum, albo głosując przeciwko takiej uchwale i taką uchwałę nie przyjmując, ale przeprowadzając odpowiednią czynność. Stąd uprzejmie Państwa proszę o zajęcie się tym tematem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, dostałam druk zwracający się z prośbą o odstąpienie od drugiego czytania projektu. Jest odpowiednia ilość podpisów. W związku z tym, Szanowni Państwo, ogłaszam czas do wnoszenia. Przepraszam bardzo, tak. Szanowni Państwo, oczywiście już tak chciałabym przyspieszyć wszystko, że zapomniałam o procedurach. Czy ktoś z Państwa jest głosem w dyskusji? Bardzo proszę. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Pan profesor Kusi będzie prezentował stanowisko klubu. Panie Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Panie i Panowie Radni. Nie widzę Przewodniczącego Klubu Platformy Obywatelskiej.
bo znów, tak jak w przypadku okręgów, będzie mógł się pochwalić, że razem współpracujemy, ponieważ klub Prawa i Sprawiedliwości pozytywnie opiniuje ten druk, wypowiadam się pozytywnie, z tym, że wzruszył mi pan przewodniczący Kośmider, czasami nazywany moim bliźniakiem, bo mylam nas troszeczkę, z tym milionem złotych. Proszę Państwa, to co powiem, powiem na odpowiedzialność po prostu tych informacji na zlecie, do sobie od kuchni. Było pewnie niebezpieczeństwo, że w przypadku, gdy ruszymy to referendum, również będzie referendum o odwołanie Rady Miasta Krakowa. Znamy takie samorządy z Wyśląska, gdzie odwołali i prezydenta, i radę. Ale myślę, że zgodnie z tym, co Państwo tutaj przygotowali, odpowiednio zagłosujemy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ktoś jeszcze tak chciałby zabrać głos w mniejszej sprawie? Bardzo proszę, pan gmina Szafirawski, proszę przyjąć. Panie przewodniczący, panie prezydent, szanowni państwo. W dniu 27 czerwca, jak podpisano uzasadnienie, Rada Miasta Krakowa nie mówi o tym, że to Miasta Krakowa całkowicie do roku 2011. Myślę, że to była decyzja właściwa, bo faktycznie wykonanie tego budżetu było złe i dlatego już prezydent nie mógł utrzymać tego absolutorium. Natomiast dzisiaj, jak państwo zapewne wiecie, czy z prasy, czy z innych rozmów, mamy sytuację taką, że ci sami radni, którzy nie wzięli absolutorium, nie chcą poprzeć tego wniosku. Jest to generalnie co najmniej na konsekwencja, albo jakieś rozwoje niejaśni. Być może również znali się do błędu, że ta decyzja w sprawie wzięcia absolutorium była niewłaściwa. Dzisiaj się kajamy i przyznajemy, że pan prezydent nie miał racji, powinien trzymać absolutorium, no to nie będziemy głosować za referendum. Bo naturalnym jest i naturalną procedurą i strachowaniem wydaje się poparcie tego projektu druku, gdyż nieudzielenie absolutorium skutkuje referendum. Jest to normalny tryb i normalna droga stosowana w samorządach. Także zachęcam państwa do poparcia tego druku i tego projektu uchwały. Natomiast mam też wątpliwość, pan przewodniczący proszę, by wprowadzał państwa w błąd, mówiąc, że się odbędzie również referendum za odwołaniem rady i że tak się gdzieś to odbywało. Więc myślę, że to nie do końca jest tak, jak pan przewodniczący raczy nam tutaj przekazać, że będzie również referendum w sprawie odwołania rady. Chyba, że ja się mylę, a pan przewodniczący proszę przedstawić tutaj konkretne przepisy, które mówią o odwoływaniu rady, odwoływaniu prezydenta nie wiem, w tym samym czasie czy w tym samym tygodniu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze ma zamiar zabrać głos w niniejszej sprawie? Bardzo proszę panu Krzysztofowi Stanowi. Przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. To, co mnie najbardziej martwi w tych wszystkich dyskusjach, czy tych mniej ważnych, czy tych bardzo ważnych, jest to, że wcale się nie słuchają. I to wystąpienie pierwsze akurat było tego najlepszym przykładem. Zresztą wystąpienie mojego poprzednika również nieco do tej tradycji nie próbuję. Po pierwsze, w czasie dyskusji na temat absolutorium jasnym wyraźnie mówiliśmy, że absolutorium za rok 2011 się nie należy. To był cały do wykonania budżetu. To była decyzja oparta o liczby, o statystyki, o dane, w tym również dane wynikające z poprawki radnych platformy. To zostało w znacznej mierze niezrealizowane. Stąd taka decyzja. Jednocześnie w tej samej dyskusji, nawet w wystąpieniu klubowym, była jasna i wyraźna informacja, że pomimo tego, iż negatywnie odnosimy się do wykonania budżetu roku 2011, nie jesteśmy zwolennikami referendum. I to stanowisko podtrzymujemy, nic się tej sprawie nie zmieniło. Jak również warto tutaj powiedzieć, że dobrze się odnosi do doświadczeń innych i się z nimi porównywać, jednak sytuacja na Śląsku była zupełnie inna, bo rozmawiamy o Bytomiu bodajże, gdzie był wniosek o odwołanie i prezydenta, i rady miasta. Ten wniosek, który jest konsekwencją nieudzielenia absolutorium z mocy ustawy, jest wnioskiem o odwołanie wójta, burmistrza, prezydenta i takie referendum odbywają się w dziesiątkach gmin w kraju i jakoś z tego powodu
nie podnosi jakiejś szczególnej alarmu, ponieważ jest normalna procedura demokratyczna. Rada ma prawo taki wniosek skierować pod opinię mieszkańców. Ale przypomnę, bo warto się słuchać, od początku uważaliśmy, że rozmawiamy o roku 2011 i od początku podkreślaliśmy, że wychodzenie na poziom referendum, na ogłoszenie referendum jest przedwczesne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze odczuwa potrzebę zabrania głosu? Nie widzę. Szanowni Państwo, odbyliśmy pierwsze czytanie druku 992, ponieważ wpłynęło z odpowiednią ilością głosów prośba o odstąpienie od drugiego czytania. Szanowni Państwo, tak? Przed zakończeniem jeszcze pierwszego czytania przewodniczący wyraził zgodę na zabranie głosu przez pana Grzegorza Kieterek, tak? Bardzo pana proszę. Zapuszczam pana do głosu i szanowny panie, daję panu 4 minuty. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Mój nazwisko Grzegorz Kieterek. Jestem odpowiedzialny za stronę społeczną okrągłego stołu mieszkaniowego. W związku z uchwałą Komisji Budżetowej i Rewizyjnej o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania pana prezydenta Jacka Nawrockiego chciałbym złożyć taki wniosek, żeby jednak przesunąć ten termin głosowania nad tą uchwałą z tego powodu, że jest to bardzo ważna decyzja, a nikt nas, wyborców, się nie pytał, czy organizacji pozarządowych nie pytał się, czy mieszkańców Krakowa, co my na ten temat myślimy. I jeżeli nie będzie dalej jakiegokolwiek kontaktu, bo już kilka lat mamy tutaj okrągły stół mieszkaniowy, i no, muszę z przykrością powiedzieć, że dużo naszych wniosków i propozycji zostało odrzuconych z tego powodu, że nikt nas nie słucha. Więc to jest taki wniosek. Natomiast po konsultacjach z przedstawicielami organizacji mieszkaniowych chciałbym się zapytać właśnie o merytoryczną odpowiedź, nie jakąś demagogię. Dlaczego Rada Miasta Krakowa po 3 miesiącach zmieniła zdanie, jak podają media, zresztą dużo rzeczy podają media. Szkoda, że Rada Miasta nie przeczyta dziennika polskiego i innych mediów, co podają. Chcę odrzucić tą uchwałę. Nie podają żadnego uzasadnienia i uważając, że zadłużanie miasta Krakowa przez pana prezydenta w 2011 roku i dalsze zadłużanie, doprowadzenie do różny, jest to bardzo dobra rzecz i to, że nie zrobimy referendum i zyskamy 1 000 000 zł, a stracimy 100 000 000, to jest w porządku. Na igrzyska i na uciekę, a nie na budownictwo komunalne. Drugie pytanie, dlaczego dalej prowadzi się taką politykę? Tu się mówiło o organizacjach pozarządowych, jest to zwykła fikcja i nikt z nikim nie konsultuje albo pozornuje konsultacje, nie ma rozmów. Teraz się mówi o budżecie partycypacyjnym w dzielnicach, zobaczymy co z tego wyjdzie. I nie ma rozmów, nie ma żadnego porozumienia, tylko jakieś rozgrywki. Ja nie należę do żadnej partii, nikogo nie popieram, ale to są jakieś rozgrywki między panem prezydentem, a niektórymi tutaj ugrupowaniami. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękujemy. Pan Kośmierz, czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny sam. Ja do pana, który był przedmówcą, że pan powiedział, że nie słuchamy. No słuchamy, to jest okrągły stół, ale ze słuchania jeszcze nie wynikają sprawy realizacji tego, bo można słyszeć różne rzeczy i wypowiadają ludzie różne, no mniej czy bardziej mądre rzeczy, a nie wniosek z tego, że to ma być akurat realizowane. Ale słuchamy, bo okrągłego stołu by nie było.
ochotę zabrać głos? W imieniu koła bardzo, bardzo proszę. Często z problemu punktu widzenia nie ma żadnych koincydencji czy też powiązania pomiędzy głosowaniem lub niegłosowaniem w sprawie referendum, a potem przeprowadzeniem tego referendum i głosowaniem w sprawie referendum powołania rady. To nie są rzeczy, które ustawa łączy. Po drugie, RIO potwierdziło, mamy na to dokumenty, które zresztą Państwo dostaliście 2 sierpnia, potwierdziło zasadność nie uchwały i udzielenia absolutorium. Nie chcę Państwu cytować, że tego jest kilkanaście stron. Nie stwierdzając istotnego naruszenia prawa, które by powodowało unieważnienie tej uchwały. Po trzecie, od miesiąca lipca do miesiąca października, czy też listopada, minęły prawie 4 miesiące. Myślę, że jesteśmy także od tego, żeby ten czas właściwie wykorzystywać. Pan przewodniczący stawowy mówił wtedy, 27 czerwca, jaka jest istota tej uchwały o nieudzieleniu absolutorium i co się potem będzie działo. Dzisiaj jest tego konsekwencja. Co uprzejmie Państwa proszę o zgodę na odstąpienie od drugiego czytania i przeprowadzenie tego głosowania w dniu dzisiejszym, żeby sprawa została kompletnie zamknięta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze co ma potrzebę? Nie widzę. Szanowni Państwo, stwierdzam, że odbyliśmy pierwsze czytanie. Ponieważ mam odpowiednią ilość głosów z prośbą o jako sprawę na to odstąpienie od drugiego czytania projektu uchwały. Szanowni Państwo, ogłaszam termin wprowadzenia autopoprawek w dniu dzisiejszym na godzinę 14.45 i terminu zgłaszania poprawek na godzinę 15. W sprawie formalnej jak najbardziej Pan Kiblarski, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, mogę powiedzieć, że Państwo, Pani Przewodnicząca wspomniała, że jest wniosek odpowiedniej ilości radnych w tej sprawie jako odstąpienie wyliczone jako sprawie nagłej. Chciałbym zapytać wnioskodawców, na czym ta nagłość w tej sprawie polega i odczytanie może uzasadnienia tej sprawy, że udali się Państwo zaskoczyć, jak rozumiem, nagłej sprawie. Nie wiem, dzisiaj na kolanie przygotowali się projekt uchwały, że chętnie zaproponował się uzasadnieniem, na czym polega nagłość w tejże sprawie. Szanowni Państwo, głos za lub głos przeciw. Bardzo proszę, Pan Kasimowicz. Przypomnę, że uchwała w dniu dzisiejszym została w formalnym trybie wprowadzona. Natomiast następuje odstąpienie. Czy wniosek o odstąpienie? Odstąpienie od drugiego czytania. Stąd jestem głosem za odstąpieniem od drugiego czytania. Uprzejmie Państwa proszę o głosowanie. A jako jakby wyjaśnienie powiem, że jesteśmy ostatnim samorządem, przynajmniej tymi, którymi ja się zdążyłem zorientować, być może jeszcze takie są, które do tej sprawy jeszcze podchodzą. Mówiłem o tym, że nie ma tak zwanego terminu zabitego, ale wtedy stosuje się, takim przynajmniej sygnalizowano, domniemany czas około 3 miesięcy. Ten czas już de facto minął. Stąd uprzejmie Państwa proszę o przegłosowanie tych spraw, żeby wtedy sprawa została zakończona i nie szukajmy tutaj, że tak powiem, jeszcze jakichś sposobów na, nie wiem, jakieś przedłużanie. Stąd uprzejmie proszę o odstąpienie od drugiego czytania. Państwo zdecydujecie w głosowaniu, jak to powinno. Dziękuję. Tutaj jeszcze można dodać, że zgodnie z paragrafem 32 ust. 1 oraz paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa istnieje możliwość wprowadzenia i rozpatrzenia jako sprawy nagłej i z prośbą odstąpienia drugiego czytania mam 18 podpisów i jeszcze raz przypominam, sprawa autopoprawek godzina 14.45, ostateczny termin zgłoszenia poprawek na godzinę 15.